Dzień dobry. Wita się z Państwem. Kierowana przez maestro Benantego Macieja Domagałę, Miejska Orkiestra Kameralna, funkcjonująca przy Mińskiej Szkole Artystycznej pierwszego Stopnia. Spotykamy się w sytuacji szczególnej, kiedy trudno o kontakt osobisty. Pandemia pokrzyżowała plany wszystkim mieszkańcom naszego kraju. Potrzebna jest nutka optymizmu, którą chcemy Wam przekazać w tym trudnym okresie przedświątecznym. Przychodzimy do Was z kolendą bożonarodzeniową, by w imieniu Pana Burmistrza, Dyrekcji Miejskiej Szkoły Artystycznej i całego zespołu Miejskiej Orkiestry Kameralnej przekazać życzenia wszystkim mieszkańcom pięknej Ziemi Mińskiej. Zdrowia, uśmiechu i miłości. Niech te nasze życzenia ogrzeją wasze serca i domy. Niech kolenda rozbrzmiewa z ust waszych na wszystkie świata strony. Bądźmy weseli, radośni, by narodzony Jezus mógł w sercach naszych zagościć. Proszę Państwa, polskie kolendy należą do najpiękniejszych na świecie. Adam Mickiewicz w swoich prelekcjach paryskich, wydanie z 1841 roku, tak się nimi zachwycał. Cytuję: Nie wiem, czy jaki inny kraj może się pochlubić zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska. Mówię o zbiorze kantyczek. Trudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej poezji wyrażenia tak czyste, o takiej słodyczy i delikatności. A ja dodam od siebie, tak wdzięczne, miłe sercu i uchu. Życzę miłego odbioru.